to mamy właśnie tę historię prywatną. Tak? Mamy absolutne nakierowanie na przeszłość. Mamy takie przekonanie, że tak naprawdę, jakkolwiek by to przygnębiająco, powiedzmy, nie zabrzmiało, człowiek jest tym, kim był. Tak? Czy też precyzyjnie w odniesieniu do tych filmów, kobieta jest tym, kim była. I ta pełna samoświadomość tak naprawdę w przypadku obu tych bohaterek przychodzi dopiero na granicy śmierci tak naprawdę, tak? Dopiero w momencie jakoś tam przełomowym. W obu tych filmach w związku z tym, co jest najbardziej, powiedzmy, filmowym środkiem, co jest z największą precyzją i świadomością wykorzystywane, jest specyficzny rytm, też rytm czasowy tych filmów i rytm narracyjny. W Cudzoziemce mamy taką narrację, gdzie właściwie mamy zaznaczony pewien umowny czas teraźniejszy, pewną współczesność, taki zaostrzony konflikt. I to jest, rzeczywiście nie ma tak scenicznie rozegrane, ponieważ już bohaterka, o której my bardzo szybko domyślamy się, rzeczywiście właśnie na granicy życia i śmierci, tak, że to jest jakiś taki właśnie kryzysowy, przełomowy dla niej moment, chce spotkać się ze swoją rodziną, tak, z każdym, ze wszystkimi razem i z każdym z osobna i jakoś podsumować to swoje życie, jakoś domknąć te relacje, bardzo zresztą w przypadku skomplikowane, jak miała z poszczególnymi członkami rodziny, ale ta jej, powiedzmy, autoanaliza, której ona dokonuje w tym czasie teraźniejszym, jest nieustannie przerywana taką autoanalizą odwołującą się do przeszłości. Tak? I w gruncie rzeczy większość filmu to są retrospekcje. Większość filmów to są wspomnienia, bardzo mocno subiektywizowane, wspomnienia głównej bohaterki, też nieco chronologicznie przetasowane. Tak? Znaczy też my jako widzę, musimy się troszeczkę próbować połapać w tej łamigłówce. Przede wszystkim po to, żeby rozpoznać pewne jakieś powiązania przyczynowo-skutkowe, tak? Żebyśmy rozumieli motywację zachowań głównej bohaterki, a te dość często są bardzo skomplikowane, bo jak będą mogli Państwo zobaczyć, sama Róża jest osobą o bardzo trudnym charakterze. Tak? Też między innymi dlatego w ogóle podejmuje taką próbę rozliczenia, tak? Ponieważ dociera do niej w pewnym momencie, że w dużym stopniu sama tak naprawdę spowodowała, że jej życie wyglądało tak, a nie inaczej. Tak? Że pewne jej predyspozycje, powiedzmy, pewne cechy charakteru spowodowały, że takie, a nie inne relacje z innymi ludźmi miała przez całe swoje życie. Ale ta struktura czasowa jest oczywiście przede wszystkim o tyle interesująca, że my możemy się tak bardzo płynnie, wspaniale rytmicznie rzeczywiście przemieszczać pomiędzy tymi kolejnymi płaszczyznami czasowymi, a jednocześnie oczywiście takie rozwiązanie narracyjne powoduje, że ta kreacja Wiśniewskiej grającej Róże jest tym bardziej powalająca. Tak? Znaczy, rzeczywiście my widzimy jedną aktorkę, która wciela się w rolę jednej kobiety, ale na niesamowicie dużym wycinku czasu. Tak? Znaczy, tutaj jest jeszcze też w młodości Róża gra inna aktorka, ale tak naprawdę dobrych 30 lat czy 40 lat życia Róży to jest właśnie rola Ewy Wiśniewskiej, która potrafi wygrać rzeczywiście wszystkie zmiany, tak, jakie w tej kobiecie zachodzą, a przede wszystkim na co teraz zwracam Państwa uwagę, narastające zgorzknienie. To jest niesamowite, co się dzieje z twarzą tej kobiety, jakby tak stygnie jej mimika w tym filmie. Jak widzimy też kolejne wydarzenia, które przyczyniły się do tego jej stygnięcia, gorzknienia, tak, rozgoryczenia itd., itd. Ale ten rodzaj takiego snucia się po czasie przeszłym jest bardzo charakterystyczny dla tego filmu. Ten rytm jest również zresztą budowany w bardzo dużym stopniu dzięki muzyce. Oczywiście muzyka tutaj w Cudzoziemce odgrywa kluczową zupełnie rolę. Muzyka charakteryzuje, czy dopełnia charakterystyki głównej bohaterki. Muzyka mówi nam bardzo dużo o jej emocjach. Muzyka wprowadza nas właśnie w przeszłe wydarzenia. Muzyka jest też takim językiem porozumienia albo utraty porozumienia między bohaterką a innymi bohaterami, przede wszystkim jej niekochanym, czy też dziwnie może kochanym mężem, gdzie tak naprawdę też pewne konflikty między nimi rozgrywane są właściwie wyłącznie poprzez muzykę. Również z takim bardzo szczególnym rytmem, skupionym wokół właśnie problemu czasu, mamy do czynienia w kobiecie z prowincji. Przy czym w kobiecie z prowincji mamy bardzo wyraźną właśnie odwróconą chronologię. Tak? Zobaczą Państwo, że stopniowo cofamy się coraz bardziej w przeszłość.
zagłębiamy się coraz bardziej tym samym we wspomnienia głównej bohaterki. Też dla nich oczywiście pewną płaszczyzną odniesienia jest współczesność, ale w tym przypadku ta współczesność jest sprowadzona niemal do takiej abstrakcji. Znaczy kolejne epizody z przeszłości głównej bohaterki oddzielane są od siebie takim powracającym, jak refren, obrazem, gdzie na kałuży, czy takim majorku przydomowym widzimy unoszącą się słomkę taką na lodzie leżącą. Taki bardzo w sumie prosty, symboliczny skrót, prawda, gdzieś pokazujący troszeczkę właśnie taką dryfującą kondycję, można powiedzieć, tej głównej bohaterki. Też i takie właśnie lekkie zawieszenie właściwie w życiu. Ciekawe jest tylko to, że o ile bohaterka cudzoziemki, jak można powiedzieć, wykonuje pewną pracę na swojej przeszłości, tak, bardzo wyraźnie przekopuje się przez swoje wspomnienia po to, żeby znaleźć jakieś największe traumy, żeby dotrzeć do rzeczy najpiękniejszych i najstraszniejszych, żeby lepiej siebie zrozumieć, tak? To jest rodzaj takiej bardzo aktywnej pracy, takiego niemal wysiłku, który tam rzeczywiście widzimy i też dlatego lepiej rozumiemy, jakie są konsekwencje tego wysiłku, na którym ona się decyduje. Natomiast w przypadku kobiety z prowincji mamy raczej wrażenie, jakby to był sam rytm natury, tak? To znaczy tak jakbyśmy rzeczywiście, to troszeczkę się kojarzy jak, nie wiem, jak taki film typu Kojani z Kacji, na przykład, albo taki teledysk, teraz już jest trudno przypomnieć, chyba zespół się nazywa, właśnie też, no, ale już niestety nic nie pamiętam, ale bardzo charakterystyczny teledysk z lat 50. Nie, na pewno nie. Taki trochę nowoczesny w klimacie, gdzie rzeczywiście widzimy dokładnie życie ludzi od śmierci do narodzin, ale mamy w tym taką przede wszystkim sugestię, że to jest jakby sam rytm życia, prawda? Że tutaj nie mamy żadnego aktywnego wysiłku poznawczego w domu, wplątanego, że tak powiem. Tutaj świadomość jest w gruncie rzeczy wtórna, nawet samych jakby procesów, które się dokonują w naturze. Tak? Można powiedzieć, że refleksyjność jest po stronie natury w tym przypadku. To gdzieś tak naprawdę natura, ten świat, w którym żyje ta kobieta, poddaje ją pewnej analizie, czy też zapamiętuje pewne ślady, które ona po prostu w tym miejscu po sobie pozostawia. Tym, co rzeczywiście bardzo się rzuca w oczy w obu tych filmach, jest właśnie ten szczególny rytm. Się niesamowicie dajemy wciągnąć w rytm tych filmów. Ten rytm nas absolutnie niesie. Przy czym rzeczywiście mamy do czynienia z nieco różnymi rytmami. Rytm cudzoziemcy jest bardziej gwałtowny, jest pełen takich bardziej dramatycznych zwrotów. O tyle rytm kobiety z prowincji staje się dla nas coraz bardziej taki przewidywalny i coraz bardziej właśnie naturalny. Tak? Mamy wrażenie, że tak naprawdę nie tyle musimy właśnie włożyć swoje wysiłek, żeby zrozumieć, jak żyła ta kobieta, ale po prostu kontemplować jedynie to miejsce, ten czas, w którym akurat ją gdzieś widzimy, w którym akurat ona samą siebie jakoś tam kontempluje. W związku z tym szczególnym rytmem, oczywiście tym, co jest w tych filmach też niesamowicie dopracowane, też chyba jednak znów bardziej w kobiecie z prowincji, to jest sama plastyka obrazu filmowego, przede wszystkim praca ze światłem i barwą.